Cześć! Szydełkowe aplikacje, kwiat. Jak wykonać listki? W innym poradniku link w opisie. Zaczynamy od pętelki i 10 oczek łańcuszka. Trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte, dziesiąte oczko łańcuszka. Tych oczek łańcuszka możesz wykonać więcej, mniej. Płatki będą dłuższe albo krótsze. Wkłuwam szydełko w czwarte oczko łańcuszka i tutaj powstaje słupek. Tym sposobem mam dwa słupki. Na kolejnym oczku łańcuszka słupek. Mam trzy. Na każdym oczku łańcuszka jeden słupek. Czwarty. Piąty. Szósty. Siódmy. I ostatni. Ósmy słupek. Dwa, cztery, sześć, osiem. Jeśli wykonasz więcej tych oczek łańcuszka, tych słupków będzie więcej. Tak samo odwrotnie. Mniej oczek łańcuszka, słupków będzie mniej. To jest pierwszy płatek. Drugi i kolejne powstają tak samo. Wykonuję 10 oczek łańcuszka. Wkłuwam szydełko w czwarte oczko łańcuszka, oczywiście od szydełka. Słupek, czyli są dwa. Na kolejnym oczku łańcuszka słupek. Bardzo prosty kwiat do wykonania, ale myślę, że śliczny. Na każdym oczku łańcuszka jeden słupek. I tutaj na końcu ósmy słupek. Dwa, cztery, sześć, osiem. Wszystko się zgadza. Mam dwa płatki kwiatka. Pierwszy, drugi. I wykonam, myślę, że 10. I jeszcze raz tak szybko. 10 oczek łańcuszka, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wkłuwam szydełko w czwarte oczko od szydełka, słupek. Na kolejnym oczku łańcuszka słupek. Mam 3. Na kolejnym oczku łańcuszka czwarty. I dalej. Piąty, szósty, siódmy i ostatni, ósmy słupek. Mam trzy płatki. Widzicie? Bardzo proste. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty. Mam 10. Na każdym płatku 8 słupków. Tych płatków możesz wykonać więcej albo jeden czy dwa mniej. To już zależy od Ciebie. Teraz złączymy w koło oczko łańcuszka. Chwytam za ten słupek. Półsłupek. I dalej. Chwytam za słupek kolejnego płatka.
słupek. I dalej do końca rzędu tak samo. Półsłupek. Cały czas wykonujemy półsłupki. Myślę, że to dobrze widać. Chwytamy za słupek. Nic się tutaj nie wkuwamy, nie kombinujemy. Wzór jest bardzo prosty. I jeszcze dalej. Półsłupek. Dziewiąty. I na końcu dziesiąty półsłupek. Wykonasz płatków więcej, będzie półsłupków również więcej. Ale to jest oczywiste. Tak to wygląda na chwilę obecną. Złączę w koło. Tutaj w tym miejscu, gdzie zaczynaliśmy, gdzie było jedno oczko łańcuszka. Oczko ścisłe. Oczko łańcuszka odcinamy i kwiat gotowy. Ale możemy zmniejszyć ten otworek. A więc wypruję to jedno oczko łańcuszka i wykonam okrążenie oczek ścisłych. Tutaj mam oczko ścisłe, więc wkłuwam się w kolejny półsłupek. I oczko ścisłe. Znacie ten sposób, gdy pokazywałam Wam bombki krzydełkowe na choinkę i zmniejszałam ten otwór właśnie. Postępowałam tak samo. Okrążenie oczek ścisłych. Pracujemy tak do końca okrążenia. Tutaj na końcu okrążenia widzimy tutaj po tej nitce początkowej, że to jest koniec. Wkłuję się tutaj mniej więcej, nie będę naprawdę nic kombinować. Przeciągam oczko ścisłe, oczko łańcuszka. Zobaczcie, jak to bardzo pięknie wygląda. Aplikacja gotowa. Możemy ją naszyć. Tak wygląda z lewej strony. Tak z prawej. Płatki mogą być dłuższe. Tak samo jak ilość. Może być im więcej. Ja dodam jeszcze takie listki. Jak je wykonać? W innym poradniku. Link w opisie. Zapraszam. Myślę, że aplikacja jest świetna. Dziękuję pięknie za uwagę. Zapraszam na inne moje filmy i do usłyszenia. Cześć! Nie zapomnij o łapce w górę.